Jak wiemy, w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę z terenu Rosji wycofało się bardzo wiele zachodnich firm. Nie da się już oficjalnie kupić w efekcie chociażby smartfonów Apple iPhone albo Samsung Galaxy, albo chociażby konsol do gier Microsoft Xbox czy Sony PlayStation. Niestety Rosjanie już obeszli te ograniczenia, czyli te sankcje nałożone są tak naprawdę teoretyczne, ponieważ wszystkie wspomniane przeze mnie urządzenia można bez problemu kupić w rosyjskich sklepach internetowych, takich jak chociażby Sfiaznoj czy Wildberries. Aby zapobiec zapaści gospodarczej, rząd rosyjski wprowadził nowe prawo, które umożliwia tak zwany import równoległy. Import równoległy oznacza możliwość importowania towarów chociażby amerykańskich czy europejskich bez zgody i bez wiedzy producentów tych towarów, a także właścicieli znaków towarowych. Oczywiście oznacza to, że rosyjskie firmy nie mogą nic oficjalnie kupić ani w Europie, ani w USA, ani chociażby w Korei Południowej. Natomiast bez problemów, bez większych przeszkód mogą takie towary ściągać po prostu z Azji. Dzięki temu importowi równoległemu największe rosyjskie platformy e-commerce, tak jak wspomniane przeze mnie Sfiaznoj, Wildberries albo na przykład Ozon, zapełniły już swoje magazyny najnowszymi iPhone'ami czy najnowszymi Xboxami, a także ubraniami takich marek jak Zara czy Bershka. Firmy oczywiście nie ujawniają swoich dostawców, nie ujawniają od jakich firm kupują takie produkty, ale prawdopodobnie ściągają je po prostu z Chin albo z Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, takich jak czy krajów należących do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, takich jak Kazachstan. Import równoległy spowodował, że ceny towarów oczywiście poszły w górę średnio od 10 do 20% niż przed rosyjską inwazją, ale wciąż wszystkie towary są bez problemu dostępne dla Rosjan. Tutaj na początku spekulowano, że sankcje, które zostaną wprowadzone, odetną Rosjan całkowicie od zachodnich towarów, od zachodnich samochodów chociażby. Spekulowano, że Rosjanie sami będą musieli produkować sobie smartfony. Ja o tym też opowiadałem w moim programie, że Rosjanie już przygotowują się do produkcji własnych smartfonów, ale okazuje się, że dzięki temu właśnie importowi równoległemu wszystkie towary są z powrotem dostępne dla Rosjan. Producenci oczywiście tych towarów mogą próbować w jakikolwiek sposób tutaj zapobiegać temu importowi. Mogą na przykład śledzić drogę takich towarów. No i oczywiście wszyscy dostawcy, którzy będą sprzedawać Rosjanom takie produkty, będą objęci również sankcjami. Dlatego prawdopodobnie tego typu działania będą realizowane, chociaż są bardzo kosztowne, bardzo trudne i nie wiadomo, jakie tak naprawdę odniosą skutek, czy rzeczywiście uda się faktycznie zablokować tą sprzedaż w sklepach internetowych w Rosji.